Wznawiam obrady po przerwie. Przyjmujemy do realizacji 15. porządku obrad. Jest to procedowanie nad projektem uchwały. Proszę o ciszę. W sprawie przedłużenia taryfy za 1 metr sześcienny ścieków prowadzonych kolektorem ściekowym grawitacyjnym do gminy oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie oraz za 1 metr sześcienny ścieków surowych komunalnych dowożonych do punktu zewnętrznego oczyszczalni ścieków w Ligowie. Przedstawię Państwu projekt uchwały. Uchwała nr 302 łamane na 40 łamane na 2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przedłużenia taryfy za 1 metr sześcienny ścieków oprowadzanych kolektorem ściekowym grawitacyjnym do gminy oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie oraz za 1 metr sześcienny ścieków surowych komunalnych dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Ligowie. Paragraf pierwszy. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za 1 metr sześcienny ścieków prowadzanych kolektorem ściekowym grawitacyjnym do gminnych oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie w wysokości 2,46 zł plus należny podatek VAT o 1 rok, to jest od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zatwierdzonej uchwałą nr 197 łamane na 27 łamane na 2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 5 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1 metr sześcienny ścieków oprowadzanych kolektorem ściekowym grawitacyjnym do gminy oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie oraz za 1 metr sześcienny ścieków surowych komunalnych dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Ligowie na 2017 rok. Uzasadnienie. W związku z planowanym wejściem w życie z dniem 01.01.2018 roku przepisów prawa wodnego wraz z zmianem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodnym i zbiorowym oprowadzaniu ścieków, które w sposób odmienny będą regulować ustalenia i opinie, sposób wyliczania opłatności za wodę i ścieki przez nowo powołane organy państwowe, gospodarstwo wodne, Wody Polskie. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy jest zasadne. Otwieram dyskusję na przedstawionym projektem uchwały. Kto z Państwa chce radnych przydarza głos? Niech ze chętnych zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały uchwała nr 302 łamane na 40 łamane na 2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przedłużenia taryfy za 1 metr sześcienny ścieków odprowadzanych kolektorem ściekowym grawitacyjnym do gminy oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie oraz 1 metr sześcienny ścieków surowych komunalnych dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Ligowie. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 16. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia taryfy za 1 metr sześcienny ścieków wprowadzanych kolektorem ściekowym ciśnieniowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie. Przedstawię Państwu proponowany projekt uchwały. Uchwała nr 303 łamane na 40 łamane na 2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przedłużenia taryfy za 1 metr sześcienny ścieków odprowadzanych kolektorem ściekowym ciśnieniowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie. Paragraf pierwszy. Przedłuża się na czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za usuwanie i oczyszczanie 1 metra sześciennego ścieku wprowadzonych do kanali sanitarnej ciśnieniowej w wysokości 2,21 zł. Plus należny podatek VAT o 1 rok, to jest od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zatwierdzonej uchwałą nr 198 łamane na 27 łamane na 2016 Rady Gminy Mochowie z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia taryfy za 1 metr sześcienny ścieków wyprowadzonych kolektorem ściekowym przyśmiejącym gminy poczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie na 2017 rok. Uzasadnienie. W związku z planowanym wejściem w życie z dniem 01.01.2018 roku przepisów prawa wodnego oraz zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, które w sposób odmienny będą regulować ustalenie i opiniowanie sposobów wyliczania odpłatności za wodę i ścieki przez nowo powołane organy państwowe, gospodarstwo wodne, Wody Polskie, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryfy jest zasadne. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Proszę Państwa radnych, chcę zabrać głos. Miejsce chętnych, zamykam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Przystępujemy do przyjęcia projektu uchwały. Jest uchwała nr 303/40/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przedłużenia taryfy za 1 metr sześcienny ścieków wyprowadzonych kolektorem ściekowym ciśnieniowym do gminy oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego porządku, bo do obrad jest to punkt 17. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę Panią Skarbnik. Otrzymaliście w materiałach uchwałę projekt zmian w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mochowo. W dniu dzisiejszym otrzymaliście jeszcze zmiany. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i zwiększeniu wydatków budżetu o 15 tysięcy złotych. Zwiększenie dochodów w dziale 756-15 o 15 tysięcy to będzie 44 z tytułu podatku nieruchomości. Zwiększenie planu wydatków, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bętoszyn, gmina Mochowo. Poza tym dokona drobnych korekt w paragrafach. W rozdziale 402 zakup energii było 8 tysięcy, będzie 4. Zwiększenie planu wydatków. W rozdziale 995 zakup materiałów wyposażenia było 10, będzie 8. W rozdziale 921.09 to zwiększenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne, to wprowadzenie tego nowego zadania inwestycyjnego, opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bętoszyn na około 15 tysięcy oraz zmniejszenie planu wydatków. W rozdziale 402 punkt C wykreślamy, zakup usług pozostałych 4 tysiące i punkt D staje się punktem C i pozostaje bez zmian. W rozdziale 921.05 100 różnych opłat składek zamiast zmniejszać plan o 5 niż o 3. Poza tym mam coś czytać z tej uchwały budżetowej, czy tylko teraz mamy nowe zasady, więc chciałabym wiedzieć. No może na pytaniach się skupmy. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos odnośnie w sprawie uchwały budżetowej gminy Mochowo? Proszę Pan Marek Bartakowski. Ja bym mógł, Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik zapytać właśnie w sprawie znaków. Tu w uzasadnieniu w załączniku dochody na stronie trzeciej. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę w tym dziale 010-10 o kwotę 260 tysięcy z tytułu mimo różnych dochodów. Jeżeli Pani by tam mogła coś na ten temat, z czego to są dochody z tytułu zwrotu podatku VAT. Przenosimy inwestycje na rok przyszły, więc wpływu z tytułu zwrotu VAT-u nie będzie w tym roku. No, dziękuję. Nie widzę chętnych, zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały. Uchwała nr 304/40/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian uchwały
budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący, pan uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 18. Stosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Mochowo. Przedstawienie projektu uchwały poproszę panią skarbnik. Otrzymaliście dzisiaj Państwo, to może w związku z powyższym przeczytam uzasadnienie. Proponuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mochowo zgodnie z niniejszymi objaśnieniami. Zmiany w budżecie gminy wprowadzone. Zatwierdzenie nr 71 dnia 29 grudnia 2017 roku. Zarządzenie nr 74 dnia 23 października 2017 roku. Uchwała nr 304/40/2017 dnia 28 listopada 2017 roku. Teraz proszę przyjąć. Pierwszy, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo etap drugi. Zmiana harmonogramu realizacji. Przeniesienie części limitów roku 2017 na 2018. Punkt drugi. Przebudowa drogi gminnej nr 370-1216 relacji z gminy Dewałę Romatowo. Zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitów roku 17 i 18 oraz limitu zobowiązań i podpisanie aneksu do umowy o przyznanie pomocy uwzględniających zmiany przetargowe. Punkt trzeci. Wprowadzenie do realizacji na lata 2019-2020 przedsięwzięcia budowa targowiska Mój Rynek miejscowości Mochowo, gmina Mochowo. Limit zobowiązań i łączne nakłady 1 328 901,96 zł. Wniosek i podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW. Wartość pomocy 764 003 zł. Dochody. Zmiany dochodów bieżących w związku z bieżącą realizacją budżetu użytych dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat. W związku ze zmianami w planie dotacji zgodnie z decyzjami wojewody nadmieckiego. Punkt drugi. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Punkt trzeci. Zwiększenie dochodów majątkowych w latach 19-20 w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo i na Mochowo. Się dwa razy powtórzyło. Wydatki. Zmiany wydatków bieżących. W związku z bieżącą realizacją budżetu, w związku ze zmianami planu zgodnie z decyzjami wojewody mazowieckiego. Zmiany wydatków majątkowych objętych wykazem przedsięwzięć. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Zmiany w realizowanych zadaniach. Przychody i rozchody. Zmniejszenie w roku 2017, a zwiększenie w 2018 przychodów budżetu z tytułu kredytów o kwotę 548 tysięcy oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1 020 325 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo etap drugi. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 600 730 zł 81 groszy przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Na realizację zadania budowa targowiska Mój Rynek miejscowości Mochowo, gmina Mochowo planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie do wysokości przyznanej pomocy. Zmiany wydatków majątkowych w związku z przeznaczeniem środków na składy rad zaplanowanych kredytów i pożyczek. Dziękuję. Poprawcie, co pani skarbnik zwróciła uwagę. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych zabrał głos? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Uchwała nr 305/40/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Mochowo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 19. Procedowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu średnickiego. Przedstawienie projektu uchwały poproszę panią wiceprzewodniczącą Radę Karinę Chorwińską. 360/41/2017 Rady Gminy Niepokołów dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w powiatu średnickiego. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 274/38/2017 Rady Gminy Niepokołów dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sierpeckiemu paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie. Na wykonanie zadania określonego w ustępie 1 przeznacza się kwotę 358 tysięcy złotych zapisaną w dziale 600 w rozdziale 60.014 paragrafie 63 uchwały budżetowej. Uzasadnienie wykonywania zadań publicznych zgodnie z artykułem 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z tym jednostki samorządowe mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy finansowej. Proponuje się podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 358 tysięcy złotych na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie gminy Mokadzie. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę Pani Radna Kinecka. Uchwała została podjęta dlatego, że zwiększyła się kwota. Ja się nie pamiętam, to 350 tysięcy zaplanowane. Teraz, tak, Pan Wójt odpowiada na to pytanie. Ze względu na to, ta uchwała jest w sumie. Tak. To zwiększenie, że zostało zwiększone. Panie Przewodniczący, chciałbym się wyjaśnić pewną kwestię. Pan przeczytał w poprzedniej uchwale uchwała numer ten i ten z dnia 29 listopada. Pani wiceprzewodnicząca przeczytała przed chwilą z dnia 28 listopada. No ja tutaj coś to, czy ja się przyspieszałem? No proszę, przeczytać jeszcze raz. Ale poprzedni projekt uchwały? Tak. Ale to czytałem. I zauważyłem, chciałem, tu zwracałem uwagę Panie Wiceprzewodniczącej, że coś jest źle przeczytane, czy ja źle słyszę. I Pani Wiceprzewodnicząca, ale przeczytała też 28 listopada. Nie, nie, Pani Mariusz. Uchwała nr 305/40 z dnia 2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 roku. Ale dzisiaj podejmujemy uchwałę 1 grudnia. No Jak 1 grudnia? No dzisiaj chyba mamy 1 grudnia. Przepraszam. Naprawdę mi się pomyliło. Przepraszam bardzo. Ma każdy prawo, że było wpisane gdzie indziej. Najważniejsze, że się wyjaśniło. Proszę o ciszę. Lepiej wyjaśnić. Dobrze. Bardzo dobrze, że Pan Radny zwraca uwagę, bo może się wprawdziłem, ja o to prosiłem i tak należy postępować. Każdy ma prawo się powiedzieć. Ja też się mam prawo powiedzieć, ludzi nie ma momentu. Tak jest. Na czym jest ustalenie, bo Pani Radna zadała pytanie odnośnie o się podwiększenie tych kwot, tak? Radny, jeśli chodzi o to zwiększenie, to pomoc finansową powiatu sierpeckiemu do tej pory była uchwała podjęta wcześniejsza na 350 jako współpracy i te środki przekazane na rzecz powiatu na roboty budowlane na drogach gmin powiatowych. To zwiększenie wynika z tego, ponieważ to zdarzenie, które nastąpiło na chodniku w Malanowie, nie były wymienione w sposób całościowy te krawężniki, tak więc teraz są nowe na części tego chodnika i te 800 przy współpracy z powiatem są już, ta inwestycja jest zakończona wspólnie i to zwiększenie stąd wynika. Tak więc na chodnik Malanowie znamy. Proszę. Krawężników, które były na nic nie wymienione.
Dobrze, czy ktoś do tego projektu uchwały chciałby zabrać głos? Nie chcę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały nr 306/40/2017 Rady Gminy Muchowo z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu cierpiąckiemu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 19-20 porządku obrad. Jest to procedowanie nad projektem uchwały w sprawie rynku pracy nad projektem uchwały budżetowej. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią wiceprzewodniczącą Rady Mirosława Rakowską. Uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Szczególność planu dochodów budżetu gminy ustala się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł w układzie rozdziałów i paragrafów obowiązujących klasyfikacji budżetowej. Ustęp drugi. Szczególność planu wydatków budżetu gminy ustala się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w układzie rozdziałów i paragrafów obowiązujących klasyfikacji budżetowej. Ustęp trzeci. Zestawiając plan dochodów i wydatków budżetu gminy uwzględnia się wymagania wynikające z artykułu 237 ustawy o finansach publicznych. Paragraf drugi. Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności w zakresie dochodów omówienie poszczególnych źródeł dochodów, w zakresie wydatków omówienie poszczególnych wydatków, w zakresie przychodów i rozchodów omówienie źródeł przychodów związanych z pokryciem planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczeń. Paragraf trzeci. Wójt gminy Mochowo sporządza i przekłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Radzie Gminy Mochowo Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Paragraf 4 ustęp 1. Przewodniczący Rady Gminy nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu budżetu przesyła projekt uchwały budżetowej do zaopiniowania stałym komisją Rady. Ustęp 2. Komisje Rady do dnia 10 grudnia odbywają posiedzenia, na których formułowane są opinie o projekcie uchwały budżetowej, przy czym ostatnio obraduje Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, która zapoznaje się z opiniami innych komisji i wydaje ostateczną opinię o przedstawionym projekcie budżetu. Ustęp 3. Komisje mogą składać wnioski o wprowadzenie zmian do projektu budżetu. Wniosek o wprowadzenie nowego wydatku bądź zwiększenie wydatków w jakiejś pozycji musi zawierać wskazanie źródła jego finansowania. Ustęp 4. Pisemna opinia Komisji Budżetu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wraz z opiniami stałej Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej jest niezwłocznie przekazywana Wójtowi Gminy Mochowo, który po zapoznaniu się z jej treścią sporządza ostateczny projekt budżetu i przedkłada Radzie Gminy w celu podjęcia uchwały. Paragraf 5. Porządek obrad sesji w punkcie dotyczącym podejścia uchwały budżetowej winien być następujący. Ustęp 1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Ustęp 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ustęp 3. Odczytanie opinii Komisji Budżetu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Ustęp 4. Przedstawienie stanowiska wójta gminy w sprawie złożonych wniosków. Ustęp 5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Ustęp 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 251, łamany na 41, łamany na 10, Rady Gminy Mochowo dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Paragraf 7. Wykonanie uchwały podlega się budżetowi gminy. Paragraf 7. Uchwała kończy życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej został opracowany w związku ze zmianą statutu gminy Mochowo. Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych określono terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do przyjęcia projektu uchwały. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały, uchwała nr 307, łamana na 40, łamane na 2017 Rady Gminy Mochowo dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Jest to punkt 21. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przedstawienie projektu uchwały poproszę panią wiceprzewodniczącą Halinę Orwisą. Uchwała nr 308, łamane na 40, łamane na 2017 Rady Gminy Mochowo dnia 28.11.2017 roku. Uzasadnienie. Zmiana załącznika nr 1 ze względu na zmianę adresu. Mając na uwadze powyższe okoliczności, podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne. Otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie chcę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały uchwała nr 308, łamane na 40, łamane na 2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 22 porządku obrad. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. A przedstawienie projektu uchwały poproszę panią wiceprzewodniczącą Rakowską. Uchwała nr 309, na 40, na 2017 Rady Gminy Mochowo dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi. Uchwala się program współpracy gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym założenie najmniejszej uchwały. Uzasadnienie. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności i wolontariacie nakłada na organ stanowiący obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przygotowany projekt programu zawiera propozycje współpracy pomiędzy gminą Mochowo a podmiotami spoza sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań własnych gminy i dotyczy tych podmiotów, które w tym zakresie działania obejmują teren gminy Mochowo. Program przewiduje możliwość zlecenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji oraz formy współpracy niefinansowej w podobnym zakresie jak w roku 2017.
w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jest dorzucony Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 18-17 z późniejszymi zmianami. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawie roczny program z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Konsultacje odbywają się w oparciu o uchwały nr 245/39/10 Rady Gminy Pokoju z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej. Zgodnie z powyższym, propozycją zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mokowo mogły składać w okresie od 2 listopada 2017 roku do 15 listopada 2017 roku w formie pisemnej bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mokowo Referacie Oświaty, Kultury i Promocji Gminy w pokoju nr 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 był zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mokowie oraz na stronie internetowej Gminy Mokowo www.mokowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mokowie www.mokowo.gmina.pl. W okresie trwania konsultacji przeprowadzone zostało otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zorganizowane w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 9 w Urzędzie Gminy w Mokowie. Ogłoszenie wójta gminy Mokowo z dnia 25 października 2017 roku, podczas którego szczegółowo omówione zostają poszczególne punkty projektu programu współpracy gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. W wyznaczonym terminie wyżej wymienione podmioty nie wniosły uwag i zaopiniowały pozytywnie przygotowywany projekt programu współpracy gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Zgodnie z paragrafem 8 i paragrafem 9 załącznika do uchwały nr 245/39/10 Rady Gminy w Mokowie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej, konsultacje uważa się za ważne ze względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A w uzasadnieniu poprawcze do tych dziedzinach, to jest jak to jest. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Wnosi o przyjęcie projektu uchwały. Nie widzę chętnych, zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do przyjęcia projektu uchwały. Uchwała nr 309/40/2018 Rady Gminy Mokowo z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 23.
Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2018 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Przewodniczącą Rady. Uchwała nr 310/40/2017 Rady Gminy Mokowo z dnia 28.11.2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2018 roku. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy corocznie ustala w drodze uchwały gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustawa wymienia zadania, które powinny być realizowane w ramach uchwalonych corocznie przez Radę Gminy gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Samo państwo radni na pewno nam macie do poprawki Rada Gminy Mokowo. Zwróćcie uwagę, co poprawiacie. W załącznikach, jeżeli jest, to też tak samo poprawcie. Opisownie. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych chce zabrać głos odnośnie przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Uchwała nr 310/40/2017 Rady Gminy Mokowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 24. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Mokowo na lata 2018-2020. Proszę panią radną o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 311/40/2017 Rada Gminy Mokowo z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Mokowo na lata 2007-2020. Ze zmianami wójt gminy jest zobowiązany do sporządzenia na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami. Celem gminnego programu opieki nad zabytkami jest zahamowanie degradacji substancji zabytkowej i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy Mokowo. Gminny program opieki nad zabytkami gminy Mokowo na lata 2017-2020 uzyska wymaganą prawie opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podlega przyjęciu przez Radę Gminy Mokowo. Uchwalenie programu wypełnia wymóg ustawowy, jednocześnie pozwala zebrać w jednym dokumencie informacje dotyczące aktualnego stanu ochrony zabytków i zamierzeń gminy w tym zakresie w najbliższych latach. Umożliwi to też monitorowanie podejmowanych działań w dziedzinie opieki nad zabytkami. Określenie w programie działań zmierzających do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego gminy Mokowo przyczyni się do podniesienia świadomości tożsamości kulturowej, jakości życia i atrakcyjności turystycznej gminy oraz jej promocji w regionie. Podjęcie uchwały nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu gminy, w związku z czym nie określa się źródeł finansowania.
konkretne działania w kolejnych latach będą odbywały się w oparciu o coroczny uchwalany budżet gminy, gdzie zostaną zaplanowane stosowne kwoty. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ustalenie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę Pani Rada. Ja chciałam zgłosić no, takie poprawki. Tak. Na wstępie zaraz. Jest tam przyjęte przez Radę Miejską. To chyba gminy, bo my jesteśmy Radą Miejską. Oczywiście poprawmy to od razu. Na której stronie? To jest piąta. Ojej. I dalej jest, na tym wstępie już na dole, jest tak, gminny program opieki nad zabytkami jest opracowany na 4 lata. Z realizacji programu burmistrz co 2 lata, no chyba wójt, prawda? Przedstawia Radzie Miejskiej, no Radzie Gminy. Bardzo ważne. Nie wiem, czy one idą gdzieś dalej, czy nie, zostało nazwane jeszcze dużo uwagi. I dalej, na stronie 21. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego, to jest czwórka. I tam jest tak napisane. Podstawowym dokumentem opisującym strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego powinien być Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Obowiązek jego sporządzenia ustanawiający tam artykuły, nie będę to czytała, ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. I dalej jest, ja myślę, że to, może ja nie jestem ekspertem, ale mi się wydaje, żeby to miało jakąś logiczną całość, to powinno być prawdopodobnie na tym zakończone, bo dalej jest. Natomiast zgodnie z artykułem, dokument ten powinien zostać opracowany w ciągu 12 miesięcy od momentu wejścia ustawy w życie. Rzeczywistość jeden. Program wejdzie w życie dopiero w roku 2014. No mamy 17, tak? No, posiłkowano się na jakiś tam ten prawdopodobnie. Ten program był opracowany parę lat wstecz. Także no ja tutaj nie wiem, w którym momencie już powinno być. Mamy wyjrzeć rok 2018? No bo myślę, że nie wiem, czy wyrzucić ten fragment, to już nie do mnie zależy. Tak? Dobrze, bo jak poprosimy może, panie wójcie, by poprosił tego pracownika, który to powiedział. Ale nie. I później. Ale panie radna, my to zaraz poprawimy, naniesiemy, niech przyjdzie pracownik, bo chodzi o rok, bo to będzie mamy się wracać, nie? No ale dobrze, tak. Dobrze, bo to jeszcze gdzieś było właśnie miejskie. Poprawmy i później może czekaszmy. No nie, chyba że ten dokument zaraz musi iść po przyjęciu. No to być może. A jeśli nie ma takiej potrzeby. Tak, jeszcze. Koszty jeszcze jest na belce. Koszty nie zabezpieczone. No to tyle, już tak szczerze mówiąc, nie przeglądałam, nie czytałam. Pytanie jest. Ale jest jeszcze jedna pomyłka. Jeszcze jedna. Ale nie przyjdzie ona, tak. W 49 stronie tam są wyszczególnione priorytety od 1 do 8 i pod tą 8 jest też Radzie Miejskiej, to może no, gminie pisać, tak? Wójt co 2 lata Radzie Miejskiej, nie? Tak nie wiem, może gdzieś pomyślałam, może gdzieś, no ten, jak raz tą opisową część przeczytałam szczegółowo i tam wychwyciłam te błędy. To w zasadzie chyba już mam tyle. Ten Choszczek jeszcze. Choszczek tam jest. Choszczek jest. Choszczek jest. Załącznik numer 1. Zwróćcie Pani uwagę na to. Thank you.
Państwo właśnie to zwróćcie uwagę, bo to jest bardzo ważne. Zatwierdził ten tekst. Dlatego nie ma problemu, żeby zdjąć z porządku obrad i podjąć uchwałę. Ale proszę. Te poprawki. No nie wiem, czy nie są literówki. A to przyjąć, a poprawki. A jeżeli odrzuca, to przyjmiemy. Ale... Poprawki przyjmuje. Poprawki przyjmuje, a jak odrzucą, to będziemy musieli uwalić. Kilo, to znaczy, to świadczy o tym, że bardzo dobrze, jest otwarta dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały. Myśmy ten dokument przyjęli, ale z nami się nie ustawy opiera się, no bo 12 lat, że zgadzamy, po 13 jakaś ustawa podjęta, ta poprawka do ustawy tam i 12 lat opracowania tego, no to mi się wydaje, że tu jak raz chyba powinno być pewnie pominięte. No nie, tylko tak zwracam uwagę, nie? Bo my u nas był opracowany 13-16 i teraz jest 17, dlatego pewnie zobligowani jesteśmy przyjęci. Taki temat, weźmy to z deniu i z porządku obrad, to poprawimy. A jeśli ci ma sprawę, że wreszcie to robiła, niech to w porządku. Bo jeżeli mamy ten problem, co z tym problemem mamy zrobić, nie? To jeżeli te uwagi nie jest, to się nie Znaczy się ona nie jest takie gorące. Państwu radni, jest wniosek, żeby to zdjąć z dzisiejszego porządku obrad, przesłać to do ponownego opracowania z tymi uwagami, które tutaj zostały podniesione przez radnych. To jest za tym, żeby to zdjąć dzisiaj projekt uchwały. Uchwała nr 311, ma ona na 40, ma na 2017 Rady Gminy Mokoło, z dnia 26 listopada 2005 roku. W sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Mokoło na lata 2017-2020. Kto jest za tym, żeby ten pan projekt uchwały zdjąć z dzisiejszego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przyjęty projekt uchwały został wjęty. Proponujemy do opracowania. Numery teraz przesunąć.
Przechodzimy do punktu 25. Procedowanie Rady Miejskiej uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego z dwoma kandydatów na ławników. Przedstawię Państwu projekt uchwały, ale przed projektem uchwały przedstawię Państwu pismo, które przyjęło do Rady Gminy od prezesa Sądu Okręgowego w Płocku. W Płocku 19 października 2018 roku Rada Gminy Mochowo 20.09.214 Mochowo. W związku z wejściem w życie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2003 roku Dziennik Ustaw 2016-2062 liczba ławników wybranych w wyborach w 2001 roku na kadencję 2016-2019 oraz w wyborach uzupełniających w 2016 roku okazała się niewystarczająca w tej sytuacji Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku. W dniu 17 października 2018 roku podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby ławników z terenu gminy Mochowo. W oparciu o artykuł 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wnoszę o wykonanie uzupełnienia listy kandydatów i dodatkowy wybór jednej osoby do pełnienia tej funkcji do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku jedna osoba. Prezes Sądu Okręgowego Jarosław Pejkarz. Odnośnie do tego pisma został projekt uchwały jest przygotowany. Przedstawię Państwu projekt. Uchwała numer 311 /40/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. Paragraf pierwszy. Powołuje się zespół, który przedstawi Radzie Gminy Mochowo swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych w następującym składzie. Uzasadnienie. Zgodnie z nadesłanym pismem prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Rada Gminy Mochowo dokonuje uzupełniania listy ławników sądowych kadencja 2016-2019 i dodatkowy wybór jednej osoby do pełnienia tej funkcji w Sądzie Okręgowym w Płocku. Na podstawie artykułu 163 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju powszechnych Dziennik Ustaw 2016 roku pozycja 2062 z mniejszymi zmianami przed przystąpieniem do wyboru Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. W szczególności w zakresie spełnia przez nich wymogi określone w ustawie. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały. Szanowni Państwo Radni, proszę bardzo, proszę o podanie kandydatów 3 osoby do tego zespołu. Proszę Pana Pana. Proponuję Pana Tarkowskiego. Pan Tarkowski wyraża zgodę? Może być. Pani Tarkowska. Ja proponuję Pana Zbigniewa Smurzewskiego. Pan Smurzewski wyraża zgodę? Tak. Jeszcze Pan Tarkowski. Ja dziękuję. Ja proponuję Pana Rafała Wilkowskiego. Pan Rafał wyraża zgodę? Wyraża, tak? Czy są inne zgłoszenia kandydatów? Nie widzę. Szanowni Państwo Radni, to w pierwszym punkcie wpiszcie Stanisław Karkowski, Zbigniew Smorzewski, Rafał Klinkowski. Przystąpimy do przyjęcia projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Uchwała nr 311/40/2018
Rady Gminy Mokomo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie powołania zespołu gminnego zgłoszonych kandydatów na ławników. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały zgodnie z pisanymi nazwiskami? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący, pan Tadeusz Moreno. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 26. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wpisie nieruchomości. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Kamilę Olejnicką. Uchwała nr 312/40/2017 Rady Gminy Mokomo z dnia 28.11.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Do Urzędu Gminy Mokomo wpłynął wniosek o sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem mniejszej uchwały. Rada Gminy Mokomo na 39. sesji w dniu 29 września 2017 roku zajęła pozytywne stanowisko w sprawie odbycia przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących odbycia nieruchomości stanowiących własne gminy. Na sprzedaż nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady Gminy, która występuje w drodze uchwały. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Też poprawki w nagłówku Rady, opisownie Rady Gminy. W uzasadnieniu też Rady Gminy. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Kto z Państwa Rady chce zabrać głos? Nigdy chętnych, zamykam dyskusję. Pani Rada. Pani Szałty, szuki na twoja miejscowość. Pani Radna Kozakiewicz, ja mówiliśmy o odczytywaniu uchwały, co przegłosowywaliśmy, którą część pominąć, żeby tę podstawę prawną pomijać, a resztę to jest podejmowane przez punkty dotyczące no już uchwały, tak? Czyli na przykład paragraf pierwszy wyraża się zgodę na zbycie i wtedy by wiadomo, pani sołtys wiedziałaby mniej więcej o które. Pani Radna, żeby w ogóle stało się bardzo dużo, okej. Powtórz. Uchwała numer, projekt uchwały numer 312/40/2017 Rady Gminy Mokomo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie godzeznej Żuki, oznaczonej jako działka numer 51/3 o powierzchni 0,0600 dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu Czwarty Wydział Ksiąg Wieczysty, prowadzona jest Księga Wieczysta PL 1E00008727/2. Uzasadnienie. Ale nie, to czytam, tak, jakby to już tak się zakorzeniło, nie? Do Urzędu Gminy w Mokomie wpłynął wniosek o sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały. Rada Gminy Mokomo na 39 sesji w dniu 29 września 2018 roku zajęła pozytywne stanowisko w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. Na sprzedaż nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady Gminy, która następuje w drodze uchwały. Otwieram, bo jest otwarta dyskusja nad projektem uchwały. Nie będę teraz otwierał. Czy ktoś z Państwa Rady, proszę pan Marek Garczakowski. Szanowni Państwo Rady, z tego pytania tu wynikło pani sądy, że ja to widzę po uchwale, że ta działka bierze wymieniona w tej uchwale będzie sprzedana bez przetargu, tak?
drodze przetargowej. Bo tam są już ogłoszony przetarg na bodaj 18 grudnia tego roku. Dwie działki o powierzchni łącznej 34 ary. I to ta dodatkowa droga, działka, która była już wyrażana po uchwale przez Radę Gminy o powierzchni 36 arów. Tak? Nie. Nie. Tam jest, to pan mówi o tych dwóch działkach. To są inne działki, ale to są przyległe. Tam są inne, nie. Tam są inne działki, bo są działki, bo państwa osób. Tak? Można powiedzieć? Tak. Ta działka tutaj, panie Marku, to jest po sklepie. I to będzie przydawane też w drodze przetargu. To jest inny przetarg. Ja rozumiem, tylko teraz po prostu cały ten komplet działek trzech będzie sprzedany ewentualnie, jeżeli będzie. Jeszcze nie wszystko, jeszcze będzie coś? Trzech. Nie, no przetarg będzie na te dwie działki, co pan mówi, tak. Przetarg na to podział. Tak, będzie ogłoszony kiedyś tam. Tak. Bo dlatego Rada Gminy tam wyrazi zgodę, a Rada Gminy nie wyraża zgodę, no to w formie przetargowej. Dobrze, czy z państwa radni? Chcecie, żeby... Są pytania po prostu tego projektu uchwały. Więc chętnie zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwała numer 312, /40/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę podniesienia ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni państwo radni, przyjęliśmy projekt uchwał. Przechodzimy do punktu 27. Interpelacje rady. Proszę bardzo, się punkcie. Kto z państwa radnych chce złożyć interpelację? Nie widzę chętnych. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 28. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej i obecnej sesji. Nie mamy takich odpowiedzi. Punkt 29. Zapytania radnych, wolne wnioski i informacje. Pozwólcie państwo radni, że przedstawię pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Warszawa 12 października 2018 roku, wojewoda mazowiecki. Rada Gminy Mochowo. Na podstawie artykułu 24k ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446, przedstawia wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2016 rok. Pierwsze. Wójt pan Zbigniew Tomaszewski złożył oświadczenie w komplecie wyniki analizy oświadczenia bez uwag. Dwa. Przewodniczący Rady pan Jan Głodkowski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia bez uwag. Stowarzyszenia Wojewody Mazowieckiego, Magdalena Kamińska, dyrektor biura ochrony rządu. Mamy jeszcze odnośnie oświadczeń majątkowych z Urzędu Gminy jest do Rady Gminy. Mamy tu jeszcze i z powiatu pismo, z Urzędu Skarbowego, przepraszam, jest jeszcze pismo odnośnie oświadczeń majątkowych. Także jeżeli państwo radni macie życzenie, zapraszam do biura biura rady. Możecie się z tymi pismami zapoznać. Przechodzimy do następnego pisma. Projekt. Projekt jest projekt stanowiska Rada Gminy Mochowo z dnia dotycząca pisma złożonego w sprawie wezwania do zaprzestania naruszenia prawa. Na podstawie paragraf 71 ust. 3 ustawy uchwały numer 267/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mochowo, Dziennik Budżetowy Województwa 2018 roku, pozycja 63-59, Rada Gminy Mochowo podtrzymuje swoje decyzje i stwierdza, że nie naruszyła prawa, podejmując uchwałę numer 282/39/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku, 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Gozdy, Ligowo-Śniechy, Malanowo-Nowe, Malanówko, Malanowo-Stare, Żółtowo-Żółki, Mochowo-Parcele, Żółtowo-Bariany, Bożewo-Czeszkin, Kukoszyn, gminie Mochowo.
dniu 20 października 2018 roku do Urzędu Gminy w Mochowie wpłynęło pismo od pana Ryszarda i Bożeny Chrzanowskich kierowane do Rady Gminy Mochowo o zaprzestanie naruszenia prawa poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego działkiem numer 61/12 położoną w miejscowości Żuki, gmina Mochowo. Zainteresowani wnoszą o wyłączenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego miejscowości Żuki, gmina Mochowo część działki numer 61/12 objętej przedmiotem planem uchwalonym uchwałą numer 282/39/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku. Rada Gminy Mochowo podtrzymuje swoją decyzję podjętą przez uchwałę numer 282/39/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zawodowych w części miejscowości Kozdy, Ligowo-Śniechy, Malanowo-Nowe, Malanowo-Stare, Żółtowo-Żółki, Mochowo-Parcele, Surkowo-Wariane, Bożewo, Cieślin-Koszyn, gminie Mochowo. Mochowo dnia 17.11.2018 rok. Pan Ryszard Chrzanowski, pani Bożena Chrzanowska, zamieszkała z Mińce, małe 16, zrodnienie 213 Mochowo. W związku z nadesłaniem w dniu 20.10.2018 rok wezwanie do zaprzestania naruszenia prawa informuję Państwa, sprawa zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Gminy Mochowo, która planowana jest jeszcze w listopadzie 2017 roku w podpisie przewodniczący Rady Gminy. Wezwanie. Ryszard Chrzanowski, Bożena Chrzanowska, zamieszkała w Wińce, Pomawek, numer 16, 214. Rada Gminy Mochowo, ulica Siedlecka 2, 214 Mochowo. Wezwanie to zaprzestanie naruszenia prawa. My, niżej podpisani Bożena Chrzanowski i Ryszard Chrzanowski, zgodnie z pisem artykułu 1 ustawy o samorządzie gminy, wzywam Radę Gminy Mochowo do zaprzestania naruszenia prawa poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego działkę numer 61/12 położoną w miejscowości Żuki, gmina Mochowo. Jednocześnie wnosimy o wyłączenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej miejscowości Żuki, gmina Mochowo części działki numer 61/20 objętej przedmiotem planem uchwalonym uchwałą numer 282/39/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku. Informujemy, że przed podjęciem uchwały numer 282/39/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zawodowy w części miejscowości Kostki, Ligowo, Śniech, Malanowo-Nowe, Malanówko, Malanowo-Stare, Żółtowo, Żółki, Mochowo-Parcele, Surkowo-Bariany, Bożewo, Cieślin, Koszyn w gminie Mochowo toczyła się sprawa w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa budynku Bloriernia plus dwa silosy plus dwa zbiorniki. RPG na działce numer ewidencyjny 61/9 i 61/12 w miejscowości Żuki, gmina Mochowo. Nie bez znaczenia dla nas pozostaje fakt, że wójt gminy Mochowo dwukrotnie wydał pozytywną dla nas decyzję o warunkach zawodowych dla wyżej opisanego przedsięwzięcia. Pierwsza decyzja została wydana w dniu 23 maja 2016 roku, zaś druga w dniu 09 stycznia 2018 roku numer RGK 6730.25.2016. Postępowanie w sprawie wydania warunków zawodowych nie zostało prawomocnie zakończone, bowiem w dalszym ciągu trwa postępowanie przedmiotowej sprawy. Organ nie wyjaśnił, co jest powodem objęcia zakazem zabudowy części działki nr 61/12 położonej w miejscowości Żuki, gmina Mochowo, określonej w załączniku nr 10 do uchwały nr 282/39/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 roku. Uchwalony w ten sposób miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego narusza nasz interes, bowiem ogranicza możliwości sfinalizowania inwestycji planowanych od dłuższego czasu na wyżej wymienionej nieruchomości. W naszej sprawie toczy się postępowanie administracyjne, więc uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przyjęty sposób narusza nasze prawo. Reasumując, wnosimy jak powyżej. Ryszard Karolowski w podpisie. Na tę okoliczność
Szanowni Państwo Radni, zostało opracowane stanowisko Rady Gminy. Mecenas, radca prawny opiniował po stronie prawnej i takie stanowisko Rady Gminy przedstawiłem odnośnie tej skargi. Czy Rada Gminy takie stanowisko podejmie, to zależy od nas, żebyśmy podtrzymywali tą uchwałę, którą żeśmy przyjęli. Ma prawo skarżyć pan Szanowski, ale to skargę będzie rozstrzygał sąd, nie wiem. Proszę pani radna. Chciałam się zapytać, bo tak zrozumiałam, jak gdyby została zablokowana budowa nie kurduszów, tylko silosów i nie górnika, Jedno i drugie. Projektami towarzyszącymi na dwóch działkach, te 61 przez 12 i przez 9. I chodzi o to, że tam jest wydzielona ta działeczka, no i mieszkańcy no niestety są za tym, żeby to nie było budowane. Tutaj pani sołtys w tej sprawie też partycypuje, żeby ta inwestycja doszła do skutku i ten plan taki został tu uwarunkowania w tym planie, takim tak zwane przestrzennego są przedstawione. Tak. A jak rada i prawo mówi, że to nie. To jest, jeszcze przepraszam, to może dokończyć. Te kurniki, ten kurnik nowo budowany, to będzie usytowany, to tak miejscowość żółtowo-żółki, to raczej w Żukach, przy tych istniejących kurnikach jadą w stronę Kurowa po lewej stronie. Tam przy tych już istniejących. Nie, tak. Nie mówimy o Zgrzelnicach małych, tylko mówimy o Żukach. Żuki żółtowe. Czy drodze powiatowej. Szanowni Państwo Radni, przybliżę Wam temat. Zmieniły się ustawy samorządowe. Żeśmy rozmawiali z prawnikiem bardzo głęboko. To jest, my na dzień dzisiejszy przyjmujemy te stanowisko, się ustosunkujemy. Usunięcie naruszenia prawa nie występuje w ten sposób, że mieszkaniec występuje do Rady Gminy, to bezpośrednio ustawy się zmieniły i skarży do sądu administracyjnego. Ale skoro to pismo wpłynęło tu do Rady Gminy, ja będę obowiązany radzie przedstawić, bo to Rada Gminy musi zająć stanowisko w tej sprawie. A powyższe skargi, które tam, co ja odczytywałem, przekazane zostały do sądu, to już poszło w tym nowym trybie, że bezpośrednio idą do trybu administracyjnego i będziemy czekali, jakie decyzje sądu administracyjnego będzie podejmowane. Dobrze, Państwo w tej sprawie, ale to tak może zajmiemy stanowisko Rady Gminy, zajmie, bo widzę radni chcą odchodzić, Pani Sołtys. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale Pan Ryszard Szarowski to jest, on nie mieszka w Zgrzelnicach Małych, bo tu mieszka Pan Kalinowski w tym, pod numer 16. Bo Żuka, nie, Zgrzelnicach Małych, jest ciekawe. Ale cały czas adres podali, Pan Kalinowski kiedyś nawet do mnie dzwonił i zgłaszał, że przecież trzeba to jakoś wyprostować, no to jakoś tam są rodzinne jakieś sprawy i on tutaj nie mieszka. Pan Szanowski ale nigdy, okay. Nigdy nie mieszkał. To jest pana Kalinowskiego od lat. Nie, nie. My to dlaczego on taki adres podał? Państwo radni, my jest stanowisko napisane, podtrzymujemy uchwałę Rady Gminy, bo pan radny chce opuścić salę. Kto jest za przyjęciem tego stanowiska, które odczytałem? Proszę bardzo. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tego stanowiska Rady Gminy, że podtrzymujemy uchwałę, o którą żeśmy przyjęli? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. Dziękuję Pani Radny. Dziękuję. Jeżeli Państwo musicie, proszę bardzo. Państwo Radni, jest to bardzo ważny temat. Ja rozumiem Pani Sołtys, ale to jest na drodze, tak jak powiedziałem. To sąd będzie podejmował decyzję, czy Rada Gminy słusznie to przyjęła tą uchwałę i rozważyła, czy nie. Bo mamy jeszcze inne skargi, także sąd administracyjny niech się pochyla i nie prosto. Przechodzimy do następnego stanowiska Rady Gminy, które będziemy musieli zająć. Odnośnie było to pisma
sprawie zmiany w zakresie włączenia struktury administracji rządowej z powiatowych urzędów pracy. Na poprzedniej sesji, gdzie się odbywała na kinie za rogiem, było to przedstawiane. Przedstawię Państwu stanowisko. Projekt stanowisko Rady Gminy Mochowo z dnia w sprawie zmian w zakresie włączenia struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy. Na podstawie paragrafu 81 ust. 3 uchwały nr 264/37/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mochowo Dziennik Urzędowy Województwa z 2017 roku, pozycja 6359, Rada Gminy Mochowo wyraża stanowczy przeciw wobec planów włączenia struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy. Proponowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cel reformy urzędów pracy poprzez pozbawienia ich nadmiernej biurokracji, aby mogła skupić się na aktywizacji bezrobotnych, jest właściwy i celowy. Osiągnięcie tego założenia nie wymaga jednak centralizacji urzędów pracy, tylko zmian, które przyczynią się do popraw efektywności i skuteczności wydatkowania środków. Zarządzanie rozwojem kraju wymaga m.in. ukierunkowania interwencji na rynku pracy, dostosowanie edukacji na poziomie ponadpodstawowym do lokalnych potrzeb oraz zapewnienia skutecznej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Działalność urzędów pracy wchodzących w skład struktur samorządowych w istotny sposób wspiera prowadzenie przez samorządy nie tylko polityki gospodarczej, ale także społecznej i edukacyjnej. A to szczególnie znacznie w kontekście aktywności samorządów pozyskiwania interesów we wspieraniu tworzonych nowych miejsc pracy oraz rozwoju kompetencji kadr na potrzeby lokalnej gospodarki. Decentralizacja urzędów pracy, która dokonała się w 1990 roku, wzmocniła pozycję samorządów w kierowaniu polityki rynku pracy, co w ostatnich latach zaowocowało przy sprzyjającej koniunkturze gospodarczej wyraźną poprawą sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Powiatowe urzędy pracy jako samorządowe jednostki organizacji nie pełnią rolę inspiratora, inicjatora i aktywnego partnera, który na rzecz rynku pracy podejmuje działania w partnerstwie z innymi organizacjami samorządowymi i poza samorządowymi. Włączenie urzędów pracy w struktury administracji rządowej oznaczało znacząco osłabi efekt działania administracji samorządowej w obszarach rynku pracy, edukacji i integracji społecznej. Ponadto centralizacja urzędów pracy spowolni reagowanie na występujące problemy na lokalnych rynkach pracy. Wydłuży proces decyzyjny, zwiększy biurokrację, a także grozić może utratą części funduszu europejskich. Rada Gminy Mochowo uważa, że zmian należy dokonywać we współdziałaniu szczebla centralnego z samorządami, które są najbliżej codziennych problemów osób poszukujących pracy oraz pracodawców. Takie stanowisko jest napisane. Poddaję Radzie pod głosowanie, czy Rada Gminy przyjmie takie stanowisko odnośnie tych urzędów pracy, bo to chodzi o decentralizację, żeby to było tam, jak jest w sierpniu na dzień dzisiejszy, no bo tylko takie stanowisko możemy przyjąć i więcej. Takie jakieś pismo później będzie? To pismo było czytane ale na... Ale nie, czy będzie formułowane jakieś pismo? Przyjmuję stanowisko. To jest... Przeczytam. No to stanowisko czytam. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego stanowiska, które przeczytałem odnośnie decentralizacji pośrednia w sierpniu biura pracy? Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionego stanowiska? Kto jest za? Żeby został biuro pośrednia, żeby został w sierpniu. To w sierpniu to będzie. Ale ani razu. Nie wiem, czy będzie. Jest to, co to zabranie. Nie wiem. Dobrze, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak. Jeden głos wstrzymujący. W każdym razie stwierdzam, że dwóch radnych poprosiło obrady. Nie, wie pani radna, czy to będzie, nie będzie, że ja nie.
Mamy teraz centralizację wodną, także mamy następnie wszystko Powiatowy Urząd Pracy Sierpów. Powiatowy Urząd Pracy Sierpów ma ze swoje informacje o bezrobociu w powiecie sierpeckim. Także zapraszam do biura rady. Proszę bardzo, Państwo radni, zapoznacie się, jeżeli macie życzenie. Następne wszystko jest też do zapoznania się w Biurze Obsługi Rady. Jest to stanowisko Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczące planowanych zmian w kodeksie wyborczym. Proszę bardzo. Biura Rady, proszę przyjść na drzewo. Zapoznacie się. Pani Kasia skrzyżuje. Proszę bardzo. Też do wiadomości stanowisko Rady Gminy Suchorzewy w sprawie afrykańskiego pomoru. Tak, mniejszego. Jest uchwała w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się na dalszym obszarze naszego kraju afrykańskiego pomoru. Czy nie wiem, Państwa Rady, kto interesuje, proszę przyjście. I pani skrzyduje się te dokumenty, które będziecie życzyli. Zapoznacie się. Trudno zostało skierowane. Następne pismo do wiadomości, które jest, to otrzymaliście dokumentami do kwestii. W załączeniu uprzejmie przekazuję pismo ministra cyfryzacji pani Anny Strzyżyńskiej. To otrzymaliście z materiałami na sesji, chodzi o internet. Szeroko tamte pasmo, nie? I ja spis bym na dzień dzisiejszy miał tyle. Także proszę bardzo, kto z Państwa przewodniczących chciałby zabrać głos? Proszę, pani Rakowska, dobrze. Ja proszę Państwa chciałam przypomnieć, że nie wiem, tam na którejś tam poprzedniej sesji pan przewodniczący odczytał pismo, wpłynęło od Stowarzyszenia Wspólnie dla Powiatu Świąteckiego o pomoc w zakupieniu sprzętu do badań na oddział chirurgicznym w Sierpcu. No uważam, że jako korzystamy wszyscy mieszkańcy szpitala w Sierpcu z badań, no to ja się zobowiązałam po prostu zebrać przysłowioną złotówkę na ten szczytny cel. Jeśli ktoś byś miał, jeśli ktoś ma takie życzenie, to mam tu listę z potwierdzeniem. Pieniądze, które bym zebrała, przekażę do stowarzyszenia za potwierdzeniem wpłaconej kwoty z potwierdzoną listą, ile pokazuje wsparcie. Także bardzo proszę, jeśli by ktoś miał takie życzenie, to proszę bardzo. Bo to tak kilka sesji było temu czytane, ale sesji nie było. Kiedyś tam była u mnie w szkole. No i tak to umknęło uwagę, także po prostu uważam, że to jest szczytny cel, że jeśli by ktoś mógł to, to mógłby każdy go parę złapać. To jeszcze teraz zbierało, tak? Teraz, tak. To wpłynęło do stowarzyszenia, nie wiem, czy pani była na sesji, wspólnie z Powiatu Świąteckiego. Proszę pan Marek Waszakowski, tak? Tak, proszę. Panie przewodniczący, do pana chciałem tu się zwrócić z taką uwagą. Pan Zaborowski z Żuk, pan Mieczysław Zaborowski z Żuk złożył pismo do Rady, do Wójta i do Rady Gminy Mochowie dnia 26, jako data widnienia na moim piśmie, września 2017 roku, czyli przed poprzednią sesją, i to pismo nie było odczytane ni na sesji 29 września, ni na dzisiejszej sesji. No akurat to się łączy z tą uchwałą, którą przed chwilą żeśmy w sprawie pana Szanowskiego tu podtrzymywali, w sprawie zmiany planu za miejscowego zakupu terenu. Powiem panu ten sposób, że jeżeli takie pismo było na to, to pytanie, to nie sprawdzimy, czy takie pismo zmieniło. Ja jeżeli mogę, to ja przytoczę. Ja nie mam potwierdzenia tu na tym, ale to pismo do urzędu gminy wpłynęło. Datą tą, co tutaj mam, i pan ten mieszkaniec się pytał. Pismo miało do Rady Gminy, bo na pewno było czytane, nie? A czy było tylko przedstawiane wszystkie pisma Radzie, czy w taki sposób przyjmie, czy do zapoznania, czy tak, jesteście informowani, w pełnej korespondencji. Ale mam takie pytanie. Ja tu nie widzę wpływówki. Tak, on nie wziął tej wpływówki, ale pismo zostało złożone. Nie wiem, czy to było. Nie, panie radny, to jest tak. Trzeba zrobić jedną rzecz. Sprawdzimy najpierw, dobrze, czy to pismo wpłynęło na kancelarię, ale i czy dostało od wieku prawnego, bo nie wiem, czy ten pan faktycznie złożył, czy nie. Pytał mnie, czy... Ja pana rozumiem, ale z całym szacunkiem, panie radny. Pismo musi wpłynąć na wpływówkę, to wtedy, proszę bardzo, bo... Ja nie
Panie, proszę pan sekretarzko, sprawdzi pani Karolina, sprawdzi, proszę pani Olga pismo. Sprawdzimy to bardzo. No, dziękuję i proszę. I na pewno. Dobrze. Proszę pani Dana Kubicka. Panie wójcie, porobione zostały te stumetrówki z funduszu sołeckiego. Chciałam się zapytać, no bo to jest no, taki rozbudowany kamień, pewnie no, tam tak widziało to, co na chodzie zostało zrobione, przykryte pod warstwą wirów. Czy to tak zostanie, czy tak będzie? Czy mógłby pan tutaj tak, tak, oczywiście, oczywiście. Pani Anna, odpowiadam. Te 9 zdarzeń właśnie tych 100 metrówek. Czyli 9 sołec. Firma Probud zajęła się tym tematem, ponieważ mieliśmy też problemy przetargowe. Sami państwo wiecie, ja zawsze zgłaszałem, że żadna firma nie chciała się zgłosić, ponieważ dawała dużą wysoką kwotę tego zamówienia. Firma Probud wykonała na tą chwilę podbudowy. Wczesną wiosną, na przełomie marzec, kwiecień, będą asfalty na tą podbudowę kwazową. Panie wójcie, no szkoda, że pan nie powiedział, że ten gruz i kamień to tam ma budowlany, bo ja pamiętam na spotkaniu z radnymi pan prosił, to ma gruz gmina odbierze. A ja wtedy panu powiedziałam, że jeśli będzie to przeznaczone na moją drogę, ja mam gruz i kamień, to nie trzeba. Ale pod warunkiem, że na moją drogę, to pójdzie na moje obszarze. I szkoda, bo ja uważam, że jak teraz wystarczyło tego gruzu na pociągnięcie tam, no nie wiem, 80-70 metrów zostało do tego mostu. No ale dobrze, minęło, dziękuję za tą informację. Na pewno to ma na przyszłość, będziemy dalej walczyć. Ale to pan, ja powiedział, pan nic nie powiedział, abym ten gruz przekazał. To ja powiedziałam, że przekażę, jak to będzie na drogę moim okręgu. Jeszcze ja chcę wrócić też do pieniędzy wydatkowanych z funduszu sołeckiego na wykonanie takiej no, kuchenki tam świetlicy, no w zasadzie to użytkuje to Straż w Choczniu, na wykonanie tej operacji. Chodzi mi ściśle o wykonane lampety. Szkoda, że nikt nie przyjechał, pan wójtek przyjechał, zobaczył jak to okropnie wygląda. Zostały lamperie pomalowane, ale nie zdrapane, bo tam były lamperie i w wielu miejscach były odpryski. Po prostu zdarto te odpryski, nie całą lamperię starą, tylko te odpryski i na to pomalowano farbą jakąś bardzo zieloną, taki ciemna zieleń, dlatego matowe. No bo z tego co wynika na opakowaniach, była ta farba przeterminowana, dwa opakowania, tłumaczy, zboże panie, nowe, bo ten pan dzwonił do naczelnika straży, że coś się tam nie podoba. Ja tu byłam u pracownika, zgłaszałam to, żeby no żeby przyjechali, zobaczyli. I do tego jeszcze drzwi, miały być metalowe, będą szklankowe. O to prosiłam i na zebraniu pan wtedy był mi pan sekretarz. Ze względu na to, że te drzwi są jak gdyby wejściem, jeszcze inni wchodzą, skorzystają z tej klatki do swoich pomieszczeń. Także no, żeby było zabezpieczeniem, tak? Żeby na przykład niezwykłe wewnątrz pokojowe, bo takie zostały zamontowane. Zwykły zamek jest jak w pokojach, tak? Także każdy może tym kluczem otworzyć każdy drzwi. Dobrze, pani Radna, we wniosku było metalowe, także wewnątrz szklankowe, było zaznaczone we wniosku? Pytanie. Było zaznaczone wymiana drzwi. Czy to jest, trzeba zaznaczyć to no, naprawdę szczegółowo. Chyba było, panie wójcie, przestańmy językowe, bo to jest szczepianie się później, że ktoś coś nie dopatrzy. Ja nie jestem budowlańcem. Drzwi wewnętrzne, tak jest na pewno, że to było określone powiedzenie. Mniejsza z tych, zostało na to wydatkowane 2300. Elektryka wykonano za 1700. Niech pan wójt przyjedzie, zobaczy. Ładna lampa LED, jak to komponuje z tym pomalowaniem. Ja nie wiem, na biało, bo było tam zapuszczone, ale te lamperie i drzwi powinny być wykonane porządnie. A są i nic się tym nie zajął. To jest wizytówka, która będzie świadczyła źle o panu. Będą zebrania, 4000 na jedno pomieszczenie. Zobaczymy, jak to wygląda. Także ja proszę naprawdę, bo jeżeli będzie zebranie, to będą mieszkańcy, nie zobaczą, jak to wygląda. Nie zostało tam 4000 zebrania.
Jeszcze mam jedno pytanie, przepraszam, proszę, jestem, że już nie chcę stawać. Proszę, od razu zadam i później pan wójt, proszę odpowiedzieć. Co się dzieje ze stawem, bo prace nie są ruszane, to już 2-3 miesiące. I jeszcze jak będzie rozdzielana pospółka, bo wiem, że pospółka chyba teraz będzie nałożona. I to mieszanka kamienno-żwirowa. Czy została rozdzielona, bo nie wiem, czy pan wójt jeszcze ma coś w zapasie w rozdzielniku. Chodzi o to, że był kopany wodociąg do Zmęc Wód. I tam niby firma nawiozła żużlu jakiegoś, zaszczyciło się, ale to nie będzie, no wiadomo w tym roku jaka jest sytuacja. To w momencie się rozjeździ. Teraz powinna być właśnie taka mieszanka tego kamienia, czy tam kamienia granitowego, tak jak poprzednich lat było możliwe, żeby to zasypać. Tym bardziej, że jest jeszcze takie miejsce pod górkę, gdzie to jest piasek. Jeśli tam było kiedyś nawiezione, no nie wiem, w wyniku wykopania wykopali to, że będzie się ktoś kiedyś chował, bo chodzą ciągniki z przyczepami, bo po drugiej stronie też mają rolnicy ziemię. A więc ze zbożem, ziemniakami jeżdżą i w przyszłości ktoś się tam porządnie zachowi, jeśli tego na czas się nie nawiedzi. Chodzi o ten odcinek właśnie na terenie Wód Zgrenickich, to znaczy jadą do Żurawiny. Oczeń, ta grobla się kończy pod górę. Tam jest do tego jeszcze glina i tak piasek, raz glina, odcinki, raz piasek, to jest fatalna, fatalny, strasznie odcinek. Proszę pan wójt. Ja powiem szczerze, wczoraj było spotkanie z wójtem. Pani o tym dobrze wiedziała, pani powiedziała, że nie będzie czekała. Te pytania powinny być zadawane wczoraj, a nie dzisiaj na sesji, a teraz pani punkt o punkcie zahacza. Jeżeli chodzi o siedzibę wiejską, są te uwagi de facto. Dlaczego na etapie inicjacji tego zadania nikt nie zwrócił uwagi, że ta farba będzie taka, a nie inna, tylko czekaliście do końca, nie było monitoringu na bieżąco. Druga sprawa staw. Sama pani podkreślała, woda, warunki pogodowe nie sprzyjają ku temu, żeby ten staw był pogłębiony. Jak zamarznie, może to będzie zimą, wykonawca jest gotowy do tego, żeby wejść na ten staw. Na tą chwilę nie może. Zgnice Budy, oczywiście dawno oczekiwany wodociąg. Mieszkańcy są zadowoleni już z wnioskami o przyłącza wodociągowe. Wystąpili do nas, wydamy warunki przyłączeniowe już za chwilę, tak więc będą mogli już korzystać z wody w sposób całościowy. A że projekt przewidywał, że będą przejścia czasami przez drogę bądź przy pasie drogowym, wykonawca, który, Andrzej Osiecki, który był wykonawcą tego zadania, to co mógł zabezpieczyć. My w dalszym ciągu będziemy zabezpieczyć, bo to co on tam nawiózł, to jest jego zadanie własne, czyli on tym kruszywem, czy tak pani podkreśla, żużlem, wywiózł na tą chwilę tylko doraźnie. My też zabezpieczymy w sposób całościowy, na tą chwilkę jeszcze ta ziemia opada, ale dostosujemy do tych warunków przejazdowych, bo wiadomo, że te pogody z dnia na dzień są takie, a nie inne, czyli od x czasu deszcze są, wody gruntowe są wysokie i powiem szczerze, że mamy naprawdę problem z tym kruszywem i z nawożeniem przede wszystkim, ponieważ to, co umiejscowimy w drodze, to wszystko w środku. Proszę. Panie wójcie, przede wszystkim myślę, że nikt nie nadzorował, nikt nawet nie wiedział. Ja bynajmniej nie wiedziałam. Kiedy to zostało zrobione, dopiero to jest zrobione. Ale ludzie sądy, żeby to zobaczyć. Także nikt nie powiedział, że tam człowiek wejście. Kto im przedał? Kto był dostępny wejścia do tego rozdziału? Ja nie muszę wiedzieć. No to powinniście, czy są ty za, czy mnie, powiadomić, że co, jakie będą problemy. Ale ktoś zarządza to samo. Ma klucze, wpuśćcie wykonawcę, on wykonywał, bo to nawet na tym etapie, jak widział, że wpuśćcie, mógł panią poinformować, nie wiem, że wykonawca robił. I powinien panią poinformować, że są wykonywane prace. Proszę bardzo, skoro nie działa. Nie zwalajcie teraz na gospodarza czy tam nadzorującymi kluczami. Że będą, ale niech pani tego nie śmierdzi, że pani nie wie, kto tam szedł. No bo nic się nie dzieje bez wiedzy, bo jeżeli ktoś mówi, coś robi, to wiadomo. Proszę bardzo, panie pana. Robiła się to już 3 miesięcy. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy ja z miesiąc temu, panie wójcie, co na korytarzu zgłaszałem o tej drodze tam po wodociągu, bo to jest ten sam temat praktycznie, co tam był na po tym wodociągu. Do tej pory miało być nawiedzone. Tam mieszkańcy nie mogą wyjeżdżać. I droga od Malaniówka na Osiek jest w ogóle nieprzejezdna.
na tym chwilę. Samochodem tam i osobowy nie przejęty. I tak było, pani Bartoszewska była tu z pracownikiem, z kierowcą z urzędu, nie wiedziała tę drogę. I jak kopali nad, rowy nad Ligą Osłuchową, tam trzy załatwione były składy tego, tej ziemi z rowów. I było wywyżone po tym przeciągu, ale tam jest ta ziemia taka, wymaga teraz, żeby to utwardzić. I pan wójt wtedy obiecał, jak byłem miesiąc temu, że tam ze dwa składy czy trzy miały iść. I do tej pory nic poza tym, bo nawet ta równarka była z urzędu gminy, tą drogę podniosła, tak, że jest wyżej. Tylko ta ziemia wymaga utwardzenia. Tam co najmniej jeden skład, żeby gruzu i ta pospółka z kamieniem tam. Jeszcze dodatkowo jest teraz droga doszła, bo dwa zgłoszenia miałem dwa dni temu bodajże. Od Malaniówka Zara w lewo, tam jest taki odcinek gdzieś 30 metrów, że w ogóle cały zalany. I tam, żeby podwyższyć, bo tam dwóch mieszka i oni nie mają wyjazdu, muszą jechać zamiast tu na Ligowo, to muszą kilometr, dwa, półtora robić na Ligowo drogi dodatkowej. Co mieszkają zaraz tej osie od Malaniówka. I tam wymaga też tam, bo pani Krystyna Bartoszewska wie o co chodzi. I bym prosił, żeby pan wójt tam na te, bo to wymaga, bo na wiosnę nie wyjadę w ogóle, jeżeli przyjdzie zima rozkłada. Tak żeby to naprawić. Także, że mamy ten problem. No prośba na Boga, żeby to nie padało, bo nie, wszędzie u nas jest tak. A ta skłota wszędzie. I mówię to samo, co czuję, że nie jest. Ja tutaj tu chodzi, żeby przywrócić drogę do normalności. A czy rowy są przy tej drodze? No nie ma, właśnie tam. Właśnie nie ma. Słuchajcie, ta świadomość rolników, ale dużo osób się zgłasza, żeby rowy zostały zaorane. A teraz, żeby wójt wodę spuścił z pola, z drogi i z innych takich zdarzeń. Jest to problem potężny, tak więc słuchajcie, już drugą rezerwę uruchomiliśmy mało. Teraz próbujemy trzecią rezerwę, ale nie przydam rejon tutaj zaakceptuje. Ponieważ nie spodziewaliśmy się tego roku, my, wy i wszyscy mieszkańcy, tak więc spółka wodna ma ponad 200 zgłoszeń, cały czas jest w terenie, już nawet nie wie z jakim problemem walczyć, tak? Walczymy cały czas z wodą, a sami wiecie, że nawet dobre kruszywo, które w tym momencie znajdzie się na drodze, ono automatycznie znika. I to jest ten problem. Słuchajcie, ktoś wywiózł 30 ton, a drugi dzień już tych 30 ton nie ma. No ale tutaj w tym wypadku po tym wodociągu, tak, drugiego grozu możemy napisać. Tak, ale tam jest taki jeden odcinek dosłownie jak ta sala konferencyjna, że tam jest to. Tam było nawiezione kilka z tego roku, ale teraz jak ciągniki przeszły, bo jest płoko, no wiadomo jaki ruch. Także na wiosnę tam nikt nie wyjedzie. Chodzi, żeby to pokazać. Się, żeby na wiosnę słoneczko zaświeciło. Także, ale żeby to zrobić, to teraz. Panie, żeby teraz to zrobić. Nie czekać przez wiosny, bo wiosna nie będzie dla bardziej. Widzicie, ruszyła kampania Buraczana. Rukoszy, Bożewo. Tam jest tragedia i teraz nawet nie wiemy, z której strony nas strzelają. Ale to, co tam dwa transporty, trzy, jeden, to jest nic. I jeżeli nam pogoda nie odpuści, nie tylko nasza gmina, ale inne też mają problemy potężne. Chodzi o naprawienie tych głównych, bo ja takich jest nie przejdę, bo tam... Tak, pani Bartoszewska tak ogólnie to są popsute, wszędzie takie te rzeczy. Tylko, że tu jest problem, bo ja po tym rozciągu, gdyby nie było ruszane, nie byłoby problem. A druga rzecz, tam jest kawałek, co mówię. Tam, gdzie jest koniecznie, załatwimy ten problem. Tak, chodzi o to, co będzie gruz. Także trzymam za słowo pana. Nie trzeba. Proszę, pan Marek Marczachowska. Jeszcze dziękuję za udzielenie głosu. Panie wójcie, szanowni państwo, chciałem jedną rzecz powiedzieć, tylko ostrzegam, że się chyba teraz nie pomylę. Pana wójta, że mam takie spostrzeżenie o drogach. W związku z tym, że część inwestycji na granicach małych i Lamatowie się zakończyła, panu wójtowi chciałem podziękować za tą drogę. Tylko bardzo. O właśnie, tylko bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, co z tymi obrzeżami, bo niektórzy mówią, że... Tak, panie wójcie, tylko jeszcze dokończyłem sprawę. To bym bardzo prosił, żeby jak już to słoneczko zaświeci, jak najprędzej dokończyć tą drogę. Bo już tu uchwała jest podjęta. Tak, do czerwca. Także dziękuję bardzo. W imieniu użytkowników i mieszkańców swoich własnych. Panie Przewodniczący, warto wspomniał o obrzeżach. No, obrzeża tam są właśnie trochę kłopotliwe, bo są gruntem obsypane. Dobrze byłoby, żeby były jakimś kamieniem czy kurczywem stałym obsypane, bo
przy właśnie świeżym nawiezieniu jeszcze tej wilgotności, to niestety są problemy, a droga jest 4-metrowa. Jest 4-metrowa. Dziękuję. Panie radny, dziękuję za te miłe słowa. Ja powiem szczerze, że w obręb Cieśni też były pobocza gruntowe. To fajnie zarosło. Musimy odczekać. Zarosną trawą i te pobocza są wtedy ustabilizowane. Tak podjęliśmy decyzję, że jak 4-metrowy pas drogowy, asfaltowy, to pobocza gruntowe po 75 cm każdy. To też się wiąże z dużymi kosztami, jeżeli chodzi o utwardzenie takich poboczy kamiennych. Na odcinku prawie 2 km to jest no dość pokaźna suma. A powiem szczerze, za rok już tego nie będzie widać, tego problemu nie będzie, ponieważ zarosną dorno. Ale i to będzie tak. Proszę bardzo, Chciałem się zapytać, czy jak będzie to oczyszczanie zrobione, czy ten mostek w końcu będzie zrobiony na granicy Surkowo-Rzeszna a Żurawiny. Tam ten mostek od ile lat budujemy? A teraz po oczyszczanie pójdzie woda, to w końcu też ten mostek mi się przydał. Panie sądysie, tej wody nie będzie aż tyle, jak każdemu to się wydaje, ponieważ w sposób cykliczny będzie, w sposób ciągły będzie spuszczana woda z oczyszczalni ścieków. Naprawdę tej wody nie będzie aż tak dużo, bo my mamy takie pomiary, czy to w Cieśninie, czy w Ligowie. Temat wiemy, pan Soty zawsze zgłasza, chyba to już x lat, cały czas ten temat podnosi. Większy problem jest z pana drogą tutaj na Łuku, tak więc tym problemem się zajmiemy jako priorytetowo. Panie sądzie, to nie, chociaż mieszkańcy złotówkę symboliczną przekażą z Funduszu Sołeckiego, to my postaramy się tym zająć. Pan sołtys ma wyobraźnię i na pewno w 18 roku będzie oponował przy tym, żeby Fundusz Sołecki też częściowo zasilił tą inwestycję. Proszę pan sekretarz się odabrać głos. Państwo, chciałem takie krótkie ogłoszenie, ponieważ monitorujemy opinie, zbieramy opinie o pomocy prawnej, tej bezpłatnej, no i mamy szereg takich informacji, z czym to mieszkańcy się zwracają. No i jest problemów bardzo dużo, w związku z tymi problemami pan wójt podjął decyzję, że 7 grudnia w czwartek o godzinie 9 na tej sali odbędą się takie konsultacje z prawnikiem. Będzie to prawo na co dzień, praktyczne wskazówki. Prawnik będzie odpowiadał na Państwa pytania oraz przestrzegał przed takim pochopnym zawieraniem umów z przygodnymi osobami, a to za zmiana energii, zmiana operatora telefonu, umowy chwilówki. Także takie praktyczne porady prawnik będzie tutaj na tej sali udzielał. Państwo będziecie mogli dopytać, jak przeprowadzić sprawę spadkową. Takie życiowe sprawy, które nurtują mieszkańców, będą omawiane tutaj na tej sali. Także zaprosiliśmy prawnika, który to poprowadzi i udzieli odpowiedzi na o godzinie 9, 7 grudnia o godzinie 9. Tak, ogólniki przekażemy Państwu. Ale z tym, że drodzy Państwo, tak, podczas roku żeśmy się zastanawiali, kiedy to zrobić. No, miesiąc przed tym terminem gdzieś to uciekli. Teraz będziemy przekazywać na dniach Państwu sołtysom. Nie wiem, zobaczymy, może jeszcze powiadomienie SMS-owe uruchomimy. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej mieszkańców z tej porady prawnej skorzystało. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? No zastanawiamy się, pani rada tutaj z panią, bo musimy pieniążki znaleźć na to, żeby kupić nie pospółkę, tylko gruz. Bo ta pospółka... Pospółka, bo nie załatwi sprawy w sposób zaprzeczony. Dlatego najpierw ratujemy takie sytuacje, gdzie to jest już obligo i potrzeba. W tych najgorszych. Pieniędzy mamy ograniczoną ilość, a szczególnie, że już koniec roku, bo nie mamy skąd przesunięcia, a nie tutaj rzeźbi w tym budżecie. No, czy to będzie zapytanie ofertowego jako całe zadania remont i naprawa dróg, czy po prostu uruchomimy kolejne rezerwy. Tak więc tutaj się zastanawiamy, jak to będzie łatwiej sprawniej, a tych pieniędzy nie ma za wiele. No, nikt nie przewidywał, że po prostu taka sytuacja nas spotka. No, pierwszy rok, gdzie naprawdę jest problem. Równiarka wchodzi, to jeszcze bardziej popsuje niż to zasadne. Tak więc posłuchajcie, na początek bierzemy pod uwagę to, gdzie tam są naprawdę trudne sytuacje. W tych takich
naprawdę nefralicznych punktach. Jest problem, czy były wyłożone buraki, żeby zabezpieczyć to w sposób jakiś chociaż minimalny, ale żeby ten wyjazd jakiś był. Coś tam na pewno będzie, no, ale trochę tak na spokojnie, tak? Pani skarbnik, przewieźli ten proces osoby. Jeszcze ja tak prośbę, bo tych lat pewnie mokrych będzie więcej teraz, żeby rada się pochyliła nad większymi funduszami na te drogi, bo naprawdę te wioski ościenne to tak praktycznie niewiele albo nic się nie dostaje. Kto się tutaj widzę dobija, to tam u niego się zrobi, jak się nie dobija, czy tam jeszcze w miarę może przejechać, się nie robi nic. Ani po spółki, ani tam jakoś tak, a już niektóre drogi się tak zaczynają robić, bo jak już całkowicie będzie nie przejezda, to wtedy będzie problem, bo przyjdą wszyscy i powiedzą, że nie jest przejezda i musi być zrobione. Trzeba ratować się zawczasu jeszcze. Szanowni Państwo, na pewno Pan Wójt weźmie pod uwagę, a szczególnie Rada Gminy weźmie pod uwagę, bo my będziemy podejmowali decyzję o zwiększeniu środków, bo niestety Pan Wójt bez decyzji nosi Rady Gminy nie zrobi tego, bo może wskazać, proszę bardzo, a my będziemy się zastanawiali, jak to dalej. Wiadomo, że na każdym terenie są problemy, ile to problemy, bo jest ogromne, trudno. Tak jak tutaj podkreślają Państwo radni i każdy widzi, jaka jest sytuacja. Przede wszystkim może ten prosty tu Pana Malanowskiego, tu ja się nie dziwię, jak myślał radny, ale Pani Kaniuka. Ona od wiosny jest, tak. Od śliw, znaczy od czasu wodociągu do tej pory praktycznie do miejsca. Tam to tak jak Pan, ale tam jak Pan powiedział, tam musi dać gruz, bo nic innego żeby nie już. I ten kawałek, co mówią, jest taki we Włodzie, oni nie mogą, bo tam akurat u tych, co chcieli pojaśnić, czy tam mają dojazd, czy to ze szkoły. Z Państwa sobie ktoś jeszcze zabrał głos? Nikt przeciętny. Zamykam obrady 46 Rady Gminy z Mochorzy. Dziękuję za przybycie na dzisiejszą sesję.